Nazywam się Zbigniew Paweł Maciejewski. Chciałbym mówić na temat mojego przygotowania do wierzchowania. Program nosi tytuł Szkoła Życia z Bogiem. Zanim jednak rozpocznę, chciałbym siorbnąć nieco z mojej materki. Yerba mate bardzo dobrze robi na wszystko. Jednocześnie chciałem, żebyś choć przez kilka sekund pozazdrościł mojego kominka. Myślę, że każdy ksiądz, który siedzi w kancelarii i przychodzi do niego człowiek, bliżej nieznajomy, który mówi, że chce być ojcem chrzestnym i prosi o stosowne zaświadczenie, jest w kłopocie. Bo no skąd mamy wiedzieć, że ktoś może być tym ojcem chrzestnym, że jest wierzącym i praktykującym katolikiem? Wydajemy takie zaświadczenia, albo nie wydajemy, ale mamy z tym kłopoty. Więc proponuję zrobić rzecz następującą. Prostą i myślę, że technicznie już dostępną współcześnie. Każdemu wiernemu pod skórę dajmy maleńki chip, a jednocześnie zainstalujmy czytniki tych chipów. Przy wejściu do kościoła, przy konfesjonale, to nie będzie nagrywanie spowiedzi, ale tylko odnotowanie, że ktoś był u spowiedzi. Te czytniki mogą być przy szafarze Eucharystii, wtedy będziemy mogli policzyć Komunię Świętą. Te czytniki też by się przydały u katechetów. Wtedy bardzo czytelnie i jasno mielibyśmy dokładny obraz przedstawiony uczęszczania młodzieży i dzieci na katechizację. Oczywiście czytniki zbierałyby dane w jakiejś wspólnej bazy danych i wtedy jakiś jegomość przychodzi do kancelarii, chce być ojcem chrzestnym, my łączymy się z bazą danych, kilka stuknięć w klawisze, jakieś hasło i stwierdzamy, że rzeczywiście człowiek, który do nas przyszedł, jest wierzący, jest praktykujący. Enter, pieczątka, podpis, dajemy mu zaświadczenie. Albo przy innych okazjach potwierdzamy, że niestety, proszę Pana, nie jest Pan niepraktykującym, nie może Pan być ojcem chrzestnym. W ten sposób ukrócimy wszelkie oszustwo. Wtedy pokażemy prawdę, a prawda przecież jest wielką wartością. Wyobraźmy sobie kolędę. Przychodzimy do księży na kolędę, pomodlimy się, pokropimy mieszkanie wodą święconą, a potem wyciągniemy bilingi, przyjrzymy się dokładnie, jak praktykuje gospodyni, jak praktykuje głowa rodu, jak praktykuje syn i córka. I możemy się przy tej okazji dokładnie z Państwem rozliczyć. A teraz mówiąc bardzo poważnie, czy chcemy takiego kościoła i czy chcemy takiego chipowania? Czy nie jest to chora recepta na rzeczywiste problemy, z którymi spotykamy się w naszym duszpasterstwie? Jakiś czas temu, rok, dwa, świat nawet cały, bo powtórzyły to agencje na całym świecie. W Polsce jeden z księży w jednej z naszych parafii wymyślił sposób na notowanie obecności na spotkaniach do bierzmowania. Przy swoim laptopie zamontował czytnik linii papilarnych. Każdy, kto wchodzi na spotkanie, przyłożeniem kciuka, odnotowywał swoje wejście na spotkanie, a potem przy wychodzeniu odnotowywał swoje wyjście. Zrobiło się głośno, niektórzy krytykowali, niektórzy bronili, ale ja przy tej okazji zadawałem takie pytanie. Czy ten ksiądz robi cokolwiek innego od tego, co robi w Polsce bardzo wielu księży i katechetów? Myślę, że jest to grupa będąca w większości. Proszę mi powiedzieć, czym tak naprawdę jakościowo różni się czytnik linii papilarnych, chip wszczepiony pod skórę i indeks kandydata do bierzmowania. Chip, czytnik to tylko technologie bardziej zaawansowane. Indeks ma wiele wad takich wynikających z ulotności kartki papieru, którą można zgubić, zabłocić, można
podrobić podpis. Ale tak naprawdę istotowo nie różni się to od chipowania i nie różni się to od czytnika linii papilarnych. Sprawdzamy obecność, kontrolujemy, wymagamy, a jednocześnie robione jest to tak bardzo technicznie. Tutaj przyłożenie palca, tu przybicie pieczątki. Chciałbym na początku, zanim przedstawię moje przygotowanie do pieszłowania, chciałbym powiedzieć na temat niektórych księżowskich błędów. Całym szacunkiem dla księży, nie chcę nikomu dokopywać i chcę jasno powiedzieć, że sam niektóre z tych błędów przynajmniej popełniałem w swoim duszpasterstwie. Pierwszy błąd, myślę, że zasadniczy, to jest zakładanie, że młodzież, do której przychodzę na spotkanie, przygotowując ich do bierzmowania, mają w sobie wiarę. Jest to założenie błędne. Owszem, oni mają wiarę w rozumieniu autodeklaracji. Oni będą się uznawać najczęściej za wierzących, choć zawsze z jakimiś ale, zastrzeżeniami. Ale jeżeli myślimy o wierze, która ma jakiś wpływ na życie, to te osoby będą najczęściej oczywiście, bo będą wyjątki, dalekie od tak rozumianej wiary. Drugi błąd to jest takie myślenie, że jeżeli kandydatów do bierzmowania przegnamy przez różne pobożności, to oni nabędą pewnych pozytywnych takich nawyków, co będzie potem w przyszłości procentować. I pędzi się tą młodzież przez spotkania, nie tylko przez niedzielne msze święte, to można jakoś zrozumieć, jest to jakiś obowiązek, ale przez ileś tam różańcy, przez ileś tam nabożeństw majowych, gna się na ranne roraty, każe się spowiadać co miesiąc, proszę mi powiedzieć, gdzie jest przykazanie, które nakazuje chrześcijaninowi spowiadać się co miesiąc i gdzie kto dał prawo temu czy innemu księdzu, żeby komuś nakazywać. W wielu przygotowaniach do bierzmowania mamy widoczny brak założeń, mamy chaos, brak takiej wewnętrznej logiki i spójności. No we wrześniu zapisujemy jakieś spotkanie organizacyjne, październik to różaniec, pewnie jakiś udział w nabożeństwie, powiedzenie coś na temat różańca, pewnie Matka Boska. Listopad, wiadomo, zmarli, to może się za nich pomodlimy. Grudzień, znowu Matka Boska, 8 grudnia, adwent, jakieś czekanie, Boże Narodzenie. Styczeń, no to przebiemy sobie przygotowanie, bo jest kolęda. Luty, Groniczna, więc może światło, potem Wielki Post, może jakaś pokuta. Zobaczmy, rok liturgiczny dyktuje nam pewne rzeczy, ale w sposób taki dość chaotyczny i wybiórczy. Kolejne błędy, które popełniamy przy przygotowaniu do bierzmowania, to wymagania, źle stawiane wymagania. Najczęściej polega to na tym, że dajemy wiele różnych wymagań i mówimy, jeżeli nie zrobisz tego i tego, to spotka cię to i to. A potem okazuje się, że nie wymagamy w praktyce. Czyli ktoś może nie zrobić tego i tego, a jednocześnie uda mu się to i tamto jednak załatwić. Zaryzykuję teraz dość kontrowersyjną tezę. Uważam, że w bardzo wielu przypadkach, gdyby zaprzestano jakiegokolwiek przygotowywania do bierzmowania, to w ten sposób już byśmy się przyczynili do polepszenia jakości duszpasterstwa. Musimy pamiętać o zasadzie wziętej z medycyny, ale ona ma swoje racje także w duszpasterstwie, że po pierwsze nie szkodzić. Primum non nocere. Ale pozostaje nam pytanie, jak przygotowywać młodzież do bierzmowania. I tu przedstawię założenia mojego programu do bierzmowania Szkoła Życia z Bogiem. Przede wszystkim jestem dość minimalistyczny w swoich oczekiwaniach ze strony młodzieży. Generalnie zakładam brak wiary i chcę do tej wiary swoją młodzież doprowadzić. Dalej, moje spotkania mają pewną wewnętrzną logikę. Są to dwa bloki po cztery spotkania. Te bloki same w sobie też mają swoją stopniowalność.
wynikają jedne z drugich. Nie będę wchodził zbyt szczegółowo, odeślę do konkretnych materiałów. Zdaję sobie sprawę, że moje przygotowanie do bierzmowania to jest głoszenie słowa, które ma budzić wiarę, ale nie możemy tylko na tym poprzestać. To są także egzorcyzmy. Wzoruję się po prostu na prowadzeniu dorosłych, czy przygotowaniu dorosłych do sakramentu chrztu i to przygotowanie zakłada nie tylko nauczanie, ale także egzorcyzmy. Nie te rozumiane w sensie obrzędu wykonywanego przez uprawnionego egzorcystę, ale to, co może zrobić każdy ksiądz, co w jakimś wymiarze też mogą robić świeccy. To jest modlitwa nad kandydatami o uwolnienie ich spod wpływu złego ducha, by mogli w pełni dojść do Boga, widzieć światło w pełni, które daje Chrystus, żeby nic tego światła nie przysłaniało. To, co jest ważne w przygotowaniu do bierzmowania, to tworzenie odpowiednich więzi. Ja chcę, żeby moi kandydaci w jakiś sposób mnie lubili, żebym ja był dla nich autorytetem, żeby się nie bali, żeby nie było, bo to jest porażka całkowita, zerwania więzi, bo wtedy już naprawdę nic nie można zrobić. Wtedy wszelkie katechezy, wszelkie próby przygotowania młodzieży do bierzmowania spełzną na niczym. I decydowanie. Zawsze staram się, by młodzież mogła na każdym spotkaniu coś decydować o sobie, podjąć jakąś decyzję. Wiara tak naprawdę jest podjęciem decyzji, że swoje życie powierzam Panu Bogu. Jeżeli przez całe życie ktoś za Ciebie podejmuje decyzję, kiedy Ty nie umiesz w ogóle podejmować decyzji, to odcinasz sobie niejako możliwość uwierzenia, bo wiara to jest decyzja. Więc uczenie różnych decyzji to jest przygotowanie do tej ostatecznej decyzji, jakim będzie decyzja przyjęcia Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela. Te swoje doświadczenia zebrałem na specjalnym serwisie bierzmowanie.natan.pl. Tam zachęcam do zobaczenia, ściągnięcia i przeczytania dwóch artykułów. Pierwszy to jest moja krytyka przygotowania do bierzmowania. Drugi artykuł to jest taki pozytywny wykład, o wiele bardziej szczegółowy niż teraz mogę o tym powiedzieć, jak przygotowywać się powinno. Daję też do ręki różne materiały. Daję gotowy kurs Szkoła Życia z Bogiem, przygotowanie do bierzmowania. W ramach tego kursu daję skrypt dla prowadzących, dość szczegółowe, omawiający każde spotkanie, streszczający też każde spotkanie w punktach, pokazujący też, jakich użyć pomocy, ale też wskazujących cele każdego spotkania. Kolejna rzecz, którą oferuję, to materiały dla kandydatów do bierzmowania. Po każdym spotkaniu uczestnik przygotowania dostaje kartkę A4 złożoną na pół, cztery stronice, ze streszczoną katechezą, z pewną pracą domową do wykonania, będącą najczęściej studium Biblii, bądź też zapisem swojej modlitwy. Daję też do dyspozycji prowadzących spotkania pomoce. Pomoce, których używam do każdego spotkania. Są to różnego rodzaju grafiki, napisy, którymi posługuję się do ilustrowania tego, co mówię do młodzieży. To, co proponuję, bardzo, bardzo celnie zostało przez kogoś określone mianem budowania fundamentów zamiast kładzeniem bierzma. Wiemy, że bierzmo to jest ta belka, która spinała wszystkie belki konstrukcji dachu. Jest to rzeczywiście bardzo ważna belka i powinna ona istnieć, ale trudno mówić o belce, o bierzmie, trudno mówić o dachu, kiedy nie ma fundamentu. Dlatego moje przygotowanie skupia się na rzeczach podstawowych, na zrobieniu fundamentu. Bez fundamentu nie mamy co szukać dalej. Bez sensu jest budowanie ścian, budowanie dachu, bo i tak bez fundamentu wszystko się zawali.
Zachęcam do skorzystania z tych materiałów. One są dostępne w formie elektronicznej. Taką racją, pewnym dowodem na to, że to przygotowanie i te materiały są dobre i to przygotowanie ma sens, jest to, że 479 osób nabyło materiały do tego kursu i nie było żadnej reklamacji. Udzielam bezwarunkowej, miesięcznej gwarancji satysfakcji. Zakupione materiały, jeżeli nie spodobają się, mogą być bez żadnego tłumaczenia, bez żadnych trudności zareklamowane. Wtedy zwracamy wszelkie poniesione koszty. Chciałbym bardzo i pracuję nad tym, żeby ten program jeszcze bardziej rozwijać i doskonalić. Zachęcam nas jeszcze do wejścia na stronę poświęconej, na stronę, którą poświęcam temu przygotowaniu do bierzmowania. Ta strona przywita nas logo zakaz chipowania. Przekreślony chip. Nie chipujmy wiernych. Dziękuję za uwagę i zapraszam. Bierzmowanie, Nathan.pl